że przywitam się bardzo delikatnie. Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie. Jestem Marta. Krzysiu. Jesteście na kanale Enjoyment Family. My znowu w samochodzie. Dzisiaj jedziemy. Przepraszam, że tak może się najpierw wytłumaczę, dlaczego tak cicho, bo Mikołaj zasnął i nie chcieliśmy po prostu mieć tutaj koncertów. Więc staramy się, żeby do samego końca sobie delikatnie, grzecznie w śpiulkolocie tam śpiulkował. A my jedziemy dzisiaj po fotelik, znaczy po fotelik. Jedziemy przymierzyć fotelik do innego sklepu, żeby nam go dopasowali do samochodu. Mikołaj już jest większy i myślimy, że nie będziemy brać już takiego nosidła, no nie? Tylko już taki stricte fotelik, też dla większych dzieci. Wydaje nam się, że w tym foteliku jest mu okropnie niewygodnie, że to mówimy to już tyle razy, więc dzisiaj stwierdziliśmy, że pojedziemy do specjalisty, który nam dopasuje ten fotelik i pod samochód, i pod dziecko. Także damy Wam znać, jak to ostatecznie wyszło. Mam nadzieję, że to zażegna wszystkie nasze problemy, bo aktualnie nie jesteśmy w stanie wyjechać nigdzie dalej niż no... nawet do Katowic nie dojechaliśmy z Bielska, więc wiecie... dzisiejsza trasa jest chyba najdłuższą, jaką robimy. Będziemy się widzieć na miejscu, może uda się coś nagrać, pokażemy Wam, jak to wygląda. No i damy znać, czy kupiliśmy fotelik dzisiaj, czy jeszcze będziemy musieli się zastanowić, ale powiedzieliśmy, że jedziemy tam z konkretnymi zamierzeniami. Ma być 360, no nie? Isofix? Isofix 360, pochył, jak się... Pochył, żeby można było regulować pochył, gdy Mikołaj zaśnie, żeby była możliwość delikatnie położenia go bardziej, bądź żeby siedział sobie wygodnie wyżej, gdy nie będzie spał i będzie chciał się bawić. Także trzymajcie kciuki, no i zobaczymy, co z tego wyniknie i czy Mikołajowi się spodoba. Chcesz pić? No. No jak fajnie. Jak szybcy i wściekli, ty. Tak. Jakie kolory! Jezus! I jest, na chwilę się poekscytowałam. Muszę tutaj bliżej do Was mówić, bo potem mnie nie słychać. Tak, najfajniejszy tunel był wtedy w Austrii, jak żeśmy przejeżdżali i w taką inną krainę się wjeżdżali. Tak, tak. No, zaśnieżoną, bo się przejeżdżało przez taką górę. I przed górą nie było śniegu, a w środku jakby jechaliście jakby spośród tej góry, no nie, to się pełno śniegu pokazało. Tak, dokładnie. Taki przejazd przez górę do innego zupełnie miejsca, nie? Fajne to było, tak. Jakby ta góra oddzielała wiosnę od zimy. Tak, tak. Właśnie o to mi chodziło. Dobra, to co? Idziesz tam zapytać, nie? My tutaj czekamy. Mikuś, zaraz będziesz testował. Dzień dobry, obudziłem się. Wyspany jesteś? To była dobra drzemeczka. Super. Super! Jak tam? Ktoś ma tam wyjechać i wtedy my wyjeżdżamy. Okay. Czy się wycofujesz? Tak, bo nie wiem, czy będzie wyjeżdżał z tamtej strony, czy z tej, ja nie wiem, czy mają przelot. Najsłodsza rączka tu jest, proszę Państwa. Najsłodsza rączka, dzień dobry. Najsłodsza rączka Cię obudziła. Dam Ci trochę mleczka, co? Deflektujesz na mleczko? Jeszcze nigdzie nie wjechałem, dopiero wjadę. Jak wjadę, to wtedy będę zdziwiony. Na razie nie jestem zdziwiony. Ale wydaje mi się, że strasznie wysokie samochody tu mogą wjeżdżać. No. Nawet ciężarówki. A może? A może? Może. A kto wie? A są foteliki dla ciężarówki? Jeżdżą dzieci w ciężarówkach? No, przecież jak tata jest, wiesz, no, to może. Dla dziecka to jest mega frajda. Takiego to nie. No dlatego nie, ale... starsze. No, starsze. Dla mnie by była frajda. Nigdy nie jechałam ciężarówką. Jechałeś kiedyś ciężarówką? Jechałem, ale nie taką dostawczą, tylko taką... Nie, taką, wiesz, jak jeżdżą z... A to nie. Wiem, żyć, drójczy, ja jeździłem tylko takiego jak z kamieniem, coś takiego, taką. Nie, to ja taką, wiesz, takim tirem. Tirem, nie jechałem tirem. Tirem. Może źle ja powiedziałam, bo to jest tira, nie ciężarówka. Przewiezie nas ktoś tirem? Tirem. 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 Tirem, ewentualnie, nie? Ciekawy temat. I jak, chłodno czy nie chłodno? Nie, jest ok. A chłodno jest tutaj. Ja ubiorę tak, sobie. No wiadomo, to ja sobie, wiesz, wezmę i mu... Poproszę.
Pogadamy najpierw, co Państwo tam szukają. Jasne. Sypeks, tak? Ale nie jesteśmy z niego zadowoleni. On bardzo nie lubi w nim jeździć. On ma, jak wy, może na początku od razu powiemy, jak kupiliśmy ten fotelik w pierwszej kolejności, to on miał taką pozycję, że nam fizjoterapeutka podkładała tutaj, bo po prostu dziecko harczało, no nie? Macie, chłopczyku. To mama przełoży tutaj, żebyśmy mogli sobie wygodnie wszystko tutaj robić. 34 stopnie, tak, 34-35. To jest takie minimum, co my go sprzedajemy. I to jest najbardziej płasko, nie? Jak to jest teraz? Najbardziej leżąco, no. A to jest w ogóle na siedzące praktycznie. No zobaczymy, że... Wrzucimy sobie, wrzucimy Dzidzie i zobaczymy, jak wygląda. Ja sobie jeszcze sprawdzę wzrokowo to. Siadamy. Pierwsza przymiarka. Jak to siedzisz? Ujejku, tu całkowicie inaczej siedzisz, chłopaku. Co to? On jest zadowolony. Tak, widać, że się tak układa właśnie w tej pozycji takiej regionalnej. Tak, prosto, czyli... robi mu proste plecy, nie? Czyli chłopa do końca. No już chyba, a on właśnie, on właśnie robi tak, coś on, takiego. Tak, on musi minąć, zanim on się będzie... Siupaj. Ty, siupaj. A, to jest też pięciopunktowa. No i ona się tak układa, jak się nie układa. Jak trafimy sobie w Isofix, tutaj powinno być takie zielone paseczki. Widzę. Z dwóch stron są. Teraz dociągamy fotel do końca. I dopychamy go po prostu. Tak, z całej siły. Ale nie przesadzamy. Zostawiamy sobie kawałeczek, bo teraz musimy wyciągnąć nogę. I ustawić tutaj oczko na poziomicy. Ustawiamy sobie oczko. Może nawet o jeden mniej. Jeżeli mamy w oczku, będzie mieć 40 stopni. No. Mhm. Ostatnim ruchem tutaj łapiemy i do siebie, od siebie. Sprawdzamy stabilność fotela. Jest stabilny. Nie jeździ na Isofixie. No i to jest tyle. Okay. Banalne. No, trzeba tylko pamiętać, żeby to oczko było. I później na otwartej nodze raz, dwa, od siebie do siebie dociągnąć fotel. Żeby on był bardziej stabilny. Dobra, i teraz obracanie jego to jest tak... Tam tutaj tym zielonym, nie? Może tam stąd. No. Bo tutaj dalej się już blokuje. Okej. Tu się znowu zaklika, znowu trzeba wcisnąć, przytrzymać chwilę, puścić i możemy w to. I w tę stronę. Dobra. Ale tam się otwiera tam do pełnych drzwi, tak? Tak, tak. Tak, tak. Właśnie o to mi chodzi, część do pełnych otwierać. No i co? Idziesz w nowym fotelu. Będziesz miał zielony fotel. Dobra. Mamy to. Trochę to trwało. Godzinę tam byliśmy. No, wiem, godzina, nie, tak. Nie wiem, ile on przewiduje na osobę, ale pewnie u nas będzie mówił to samo, co o tamtych. Nie mogli się zdecydować! No. Tak. Jak? Chłopaku? Jak? Jak to się wygląda? Jest to okej? Okay? Misiek? Tak? Ebla! O, pum! O, plum! Plum, plum, plum! Plum! Całkowicie inaczej tu, kochanie, on wygląda. Dzieci jedzą chrupki w samochodzie, ale nasz syn je ogórka. Chrupek nie chce. Tak? Tylko bez skórki. Tutaj tą skórkę. Może tak, o. On widzi teraz przez szybę wszystko. Już miał szybę na suficie. Do której nie mógł się popatrzeć, bo był zgarbiony. Znowu masz bez kartonu. Ach, ale znowu dostałam pod... No, ale tutaj to wiesz, sorry, ale nie można nic złego powiedzieć. Nie, nie, nie można nie. się do niczego przyczepić. Nie, on nie wciskał na siłę. Nie, on... A tamten widział, że jest chujowa pozycja i po prostu chciał sprzedać. Tak, dokładnie. W ogóle nie powinny mieć racji prawa bytu takie miejsca. Jakby sprawdzał, czy pasuje na kanapie, czy się zmieści i tyle. Tak, dokładnie. I w ogóle nie patrzył, tutaj było mierzenie kąta w ogóle, wszystko, jak dziecko wygląda. Myśmy się zastanawiali między dwoma fotelikami, bo jeden wyglądał po prostu lepiej, wyglądał tak bardziej solidnie, ale porządniej, ale o wiele gorszą. A tutaj chcę siedzieć, znowu bym miała wyk w samochodzie, a chcieliśmy po prostu móc gdzieś jechać, nie? W końcu. Także mamy fotel, a Mikołaj wsuwa ogórka.
I tata jego kęsami. Co? Jego kęsami tego ogórka. Ale... Cześć, on siedzi tak z ogórkiem. Ale dałaś mu ogórka? Myślałem, że mu wkroiłaś ogórka do tego. Tam ma brzoskwinię. Ogórka wzięła mu całego. Nie, nie, nie. Marta jest na diecie. Nie, 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 nie. Nie, 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 nie. Dojechaliśmy w końcu do IKEA! Jesteśmy w podziemnym parkingu, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale w tamtym roku, nie w tamtym roku, dwa lata temu albo trzy lata temu była taka sytuacja tutaj właśnie w IKEA Katowice, że zalało samochody w parkingu podziemnym, bo przyszła taka ulewa, oberwanie chmury i normalnie na górnym parkingu nie ma ani jednego wolnego miejsca, a tutaj 503 wolne miejsca, każdy olał sprawę. Idź, jedź tam, na pewno IKEA ma jakieś te dla dzieci. Te lampki takie świąteczne, te zielono-czerwone. Niby są wolne miejsca, tak naprawdę to oni stoją tak, że się nie da koło nich stanąć. No bo jak masz duży samochód, to co ci zależy? Teraz to trzeba być bucem. Ja już nagrywam o tym odcinek, że w tym, ten to bądź jak but, zaparkuj tak, żeby ci było wygodniej. Pięknie to wygląda, ale żeby wyglądało pięknie. To wszystkie są takie same książki? No. A, no wtedy to wygląda. A to nie jest jakiś tom pierwszy, tom drugi? Nie, nie, wszystko jest to samo. Ale to są wszystko te ich książki. Po szwedzku, norwesku, szwedzku. Tak, żeby było ładnie. Ale śliczne te regały są. I to jest drewno tu. To do salonu. Fajnie to jest zakończone, no. Tak, takie wszystko to jest ładne, no nie? One są niziutkie, a u nas jest wysoko, więc nie wiem jak to będzie wyglądać. Te fronty. No już są lepsze niż tamte. Tylko to nie jest biały, nie. Tylko taki kremowy, więc te boki też by musiały być zwinione. No. Ale zobacz, czy korpus jest, jaki jest korpus? Biały. No. Korpus są białe. Korpusy się nie zmieniają, więc tak jak mówię, my jak coś to sobie wymienimy tylko to. Bo nie potrzebujemy zmieniać środka, bo środek mamy zajebisty. My wróciliśmy z IKEA, no z mierzenia fotelika z IKEA, wyjechaliśmy z domu o godzinie, no coś po dziewiątej było, 10 po dziewiątej, 15 po dziewiątej, byliśmy w domu o 5:30. Teraz podliczyłam, że to jest normalnie, wiecie, cała dniówka poza domem. Ja sobie drzemał, oglądał sobie coś. Jezus, teraz słyszały cię tylko psy. Matko jedyna, chłopie. Jak kochani, jesteś zadowolony z dzisiejszego wypadu? Tak, jestem zadowolony, jestem bardzo zadowolony. Ciebie się nie pytała, tylko mnie się by mama pytała. Okej, teraz tata, możemy mówić? No, więc jestem bardzo zmęczony. Ale zadowolony, bo kupiliśmy fotelik, w którym Mikołaj nie płacze. Poprzedni bardzo płakał w aucie. Nie lubił już jeździć samochodem, a teraz przez pół godziny, 40 minut... Tak, dobra, niech będzie. Godzina 50. Dwie godziny przespał. No tak, spałeś. I zjadłem ogórka, w międzyczasie wypiłem mleko też. Ciężko mi to rozszyfrować. Wszystkie, on powiedział aktualnie, że wszystkie kibelki w IKEA dla mamy z dzieckiem były pozamykane. O, widzicie, smutny jest z tego powodu. I nie miałam jak przebrać pampera. Coś się zdarzyło ze mną. Ała, jakieś dziecię! Ugryzłeś mnie nos. O, nie ma. O! Widziałeś? Widziałem. Widziałeś marszczenioczku? Idziemy spać. O ja! Wystarczy milisekunda. Tak. No, kupiliśmy fotelik w kolorze coś takiego jak ma Mikołaj teraz bluzę.
pewnie normalnie byśmy takiego nie wybrali, ale nie było nic innego dostępnego, a chcieliśmy po prostu już wyjechać z fotelikiem. I powiem wam, że jestem tak zadowolona z tego koloru, jest taki ładny. Bo ja tak zawsze szare, nie? A on jest, no nie, Kotoś? Tak, też jestem zadowolona z koloru. No. Jest super i jest obracany. Ma 360, słuchajcie. Fotelik ma 360, czyli to, na czym nam zależało, ale ma takie, może nie 360, bo on obraca się tylko i wyłącznie na boki. Do lewej strony, do drzwi, wiecie, do lewej, do prawej o 90 stopni, natomiast nie obraca się przodem do kierunku jazdy. Były też takie opcje, ale stwierdziliśmy, że Mikołaj ma i tak do 3-4 roku życia jeździć tyłem do kierunku jazdy, ze względu na to, że tam wszystko jest delikatne. Zresztą pan nam to wszystko wytłumaczył. Tyle informacji, ile myśmy dzisiaj dostali na ten temat, to nie macie pojęcia. Natomiast super sprawa, wszystko było fajnie wytłumaczone. Mikołaj ewidentnie lepiej się czuje w tym foteliku, więc jestem zadowolona. W ogóle ten fotelik mógł też być dla noworodka, słuchajcie, i wydalibyśmy raz 2300, bo tyle kosztował fotelik, plus mata. O Jezu, nie chcę to naciągnąć. To było za mało dźwięku. Za mało dźwięku, to było, jeszcze nacisnęłam. On mógł być dla noworodka, no i tak mówiliśmy, że o, bez sensu, wydaliśmy 1000 zł na fotelik poprzedni, jak mogliśmy od razu kupić coś takiego, ale powiem wam, że z drugiej strony to nosidło też ma swoje plusy. Jednak na samym początku to nosidło jest takim fajnym rozwiązaniem, ze względu na to, że jeżeli dziecię nam zaśnie w aucie, to bez problemu przeniesiemy je do domu, a z takiego fotelika musimy rozbudzać i wyciągać. Dom wariatów. No. Ale taką pogadankę odnośnie tych fotelików, gdy tego też trochę dłużej poużywamy, to moglibyśmy wam powiedzieć na naszych doświadczeniach i zbierając też wiedzę, którą wy przekazaliście. Z perspektywy mamy, nie specjalisty, no nie? Tylko specjalisty do swojego dziecka. Tak? Tak. Mama idzie ćwiczyć. Nie wiem, czy to w ogóle było teraz. Ja nie wiem, no ale to tak już teraz będzie. Nie da się inaczej. On tak bez przerwy. Bla, 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 bla. Jak to znowu spam? Jak to znowu? Gdzie to jest? Gdzie mam? Spam. Nie zdążyłam. Nawet nie mogę odebrać tego spamu, bo co go odbieram, to skupańcy mi się rozłączają. A dostałam już dzisiaj, to jest raz, dwa, trzy, cztery, piąty, szósty, siódmy telefon ze spamem dzisiaj. Kwiatki jak się dotyka, Mikołaj? Delikatnie. Nie. Bla. Bla, bla. Bla, bla. No to dotknie, ale delikatnie. Delikatnie, Mikołaj. Delikatnie, tak, delikatnie. Super. To nie jest delikatnie, Mikołaj. To nie jest delikatnie.